Chciałbym dzisiaj trochę więcej powiedzieć o tym, jak to było z tym wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy. I czytamy w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza takie oto słowa. Będziemy czytać trochę więcej, ale przeczytam to partiami, na razie do 11 wiersza. Gdy przybliżyli się do Jerozolimy, przyszli do Betfage na Górze Oliwnej. Wtedy Jezus wysłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wsi, która jest przed wami. Tam znajdziecie uwiązaną oślicę, wraz z nią osiołka. Odwiążcie je, przyprowadźcie do mnie, a gdyby wam ktoś coś mówił, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, ale zaraz je odeślę. Stało się tak, aby spełniło się słowo przekazane przez proroka: mówcie do córki Syjonu, oto twój król przychodzi do ciebie. Pokorny jedzie na ośle, na osiołku, który już nosi ciężary. Uczniowie poszli, wykonali polecenie Jezusa. Przyprowadzili oślicę oraz osiołka i położyli na nie swoje płaszcze. A on usiadł na nich i bardzo wielu ludzi słało swe płaszcze na drodze, a inni ścinali gałęzie z drzew i rzucali je na drogę. Przed nim i za nim szły tłumy i wołały: Hosanna synowi Dawidowemu, chwała temu, który przychodzi w imię Pana, Hosanna na wysokościach. Kiedy wszedł do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Pytano: kto to jest? A tłumy odpowiadały: to jest Jezus, prorok z Nazaretu w Galilei. To jest ciekawa historia, ja ją czytałem wielokrotnie w różnych Ewangeliach. Pewne drobne szczegóły są gdzieś tam, jakieś takie małe niuanse. Jeden ewangelista mówi więcej, drugi jest nieco skromniejszy, ale sama historia jest niesamowita i powiem wam szczerze, że nigdy dotąd jakoś specjalnie jej się nie przyglądałem, że tak powiem, troszkę ją przeskakiwałem, tak, bo no fajnie, Pan Jezus wjechał na osiołku do Jerozolimy, Hosanna, my śpiewamy Hosanna, dzisiaj w wielu pieśniach zaśpiewaliśmy Hosanna i nigdy nie potrafiłem jakoś znaleźć gdzieś tam czegoś głębszego, czego mógłbym się nauczyć, ale pomyślałem sobie, no dobra, musi tu coś być, czego Bóg dzisiaj chce uczyć moje serce i zacząłem czytać, wołać: Boże, no to o co tak naprawdę w tym chodziło? Dlaczego ci ludzie to robili? Dlaczego Jezus w taki, a nie inny sposób? A się okazuje, że nawet sposób, w który Jezus to zrobił, był inny niż do tej pory, w jaki sposób spotykał się z tłumami i z ludźmi. Pamiętacie, Jezus, kiedy przychodził do jakiegoś miasta, On nie szukał tłumów. Tłumy za Nim podążały, ale On nie szukał tłumów. Za każdym razem, kiedy coś wielkiego się działo, to On mówił: idź, nikomu nie mów. Bardzo często o tym mówił. Tego, że nie szukał poklasku. Nie to było jego zadaniem. On przychodził, głosił i chciał, żeby to słowo to było najważniejsze, co jest dla ludzi i dotykało się ich serc. I nie chodziło o to, żeby stać się gwiazdą. Ale w tym momencie, w tej historii jest inaczej. Jezus nie mówi: stop, nie róbcie tego, wręcz temu się poddaje. A dlaczego? O tym za chwilę, do tego za chwilę dojdziemy. Czytamy o tym, że kiedy Jezus przybliżył się do Jerozolimy, przeszli przez Betfagę. Betfagę to znaczy miasto wczesnych fig. Niektórzy tłumaczą je jako miasto niedojrzałych fig. Dlaczego? Później się okaże, kiedy przeczytamy więcej wierszy tego rozdziału, jakie to miało ogromne znaczenie, jakie to było miasto i dlaczego Jezus używa tego obrazu. Ale Jezus przechodzi przez to miasto Betfagę na Górze Oliwnej i wtedy Jezus robi coś. Nie wiem, czy można powiedzieć, że Jezus robił jedną rzecz nietypową. On wiele takich rzeczy robił, tak? Kiedy wysłał uczniów, aby szli i głosili Ewangelię, uzdrawiali ludzi, którzy nie do końca byli dojrzali w swojej wierze, wiele rzeczy nie łapali, to też było nietypowe. Kiedy chodził po wodzie, to też było nietypowe. To nie były rzeczy jak najbardziej normalne i każdy, który to widział, mówił: o, no to tak po prostu jest i przyjmujemy to z pełną świadomością. Oczywiście, że nie. Ale tym razem Jezus mówi coś takiego, co być może nawet zadziwiło tych uczniów. Idźcie do gospody, tam zobaczycie ośle. Mateusz mówi o ośle i małym osiołku. I kiedy je tam znajdziecie, weźcie je tutaj dla mnie. Gdyby was ktoś zapytał, dlaczego to bierzecie, to powiedzcie, że Pan, Mistrz, inne Ewangelie mówią, ich potrzebuje. I no, można by powiedzieć, no takie dosyć proste. Słuchajcie, gdybym ja przyszedł do waszego domu i wam coś tak sobie po prostu wziął, coś cennego. Zwierzęta, takie zwierzęta jak osioł w tamtym czasach, to nie było coś, co dotyczyło czy należało do biednych ludzi. To nie każdy sobie mógł pozwolić. Ja nie wiem, czy bym sobie pozwolił, że przyszłoby mi dwóch gości i zaczęło mówić: no posłuchaj, Pan potrzebuje. A no to nic, spokojnie, bierzcie, nie krępujcie się, używajcie ile chcecie.
A mniej więcej tak ta historia wygląda. Zastanawiam się, co czuł ten człowiek, do którego przyszli owi dwaj uczniowie i powiedzieli, że Pan potrzebuje. Co on naprawdę myślał w swojej głowie? Jakie pytania mu się zrodziły? Zastanawiam się, czy on znał Jezusa wcześniej. Czy być może miał jakąś wizję, która już go przygotowała? Czasami tak było. W Nowym Testamencie o tym czytamy, że ludzie mieli wizję, zanim coś się wydarzyło. Czy miał taką wizję, a może stanął jakiś anioł w jego pokoju i powiedział, słuchaj, zaraz tu przyjdzie dwóch gości, będą chcieli osła, nie ma problemu, masz dać tą oślicę. Ja nie wiem, Ewangelia żadna nie opisuje emocji, myśli, które miał człowiek, do którego osły należało, ale to, co jest wiadome, to, co mówi Boże Słowo, odwiążcie je, przyprowadźcie do mnie, a gdyby ktoś coś mówił, Jezus wiedział, że będzie ktoś coś mówił. Jak ktoś zapyta, to powiedzcie, że Pan ich potrzebuje, ale zaraz je odeślę. Czy to taki wynajem? Jezus na chwilę wynajął te osły, żeby zrobić to, co było Bożym planem. To, co Bóg zamierzył wiele, wiele lat wcześniej przez proroka Zachariasza, jak i Izajasza. O tym samym przeczytacie, że król, Mesjasz wjedzie na oślęciu. Jezus o tym wiedział. To jest niesamowicie ważna lekcja. Kiedy myślę o tym człowieku, kiedy myślę o Jezusie, zastanawiam się, co dla mnie jest trudne do oddania dla Niego. To była cenna rzecz. I zastanawiam się dzisiaj, jaka cenna rzecz w moim życiu jest tak cenna, że trudno jest mi ją oddać Jezusowi. Co takiego jest tak trudne, abym podjął to ryzyko i powiedział, Panie Jezu, oddaję to Tobie i rób z tym, co chcesz. Zrób z tym to, co uważasz, za stosowne. Zastanawiam się, co jest moim osłem dzisiaj. Osłem mojego życia, który trzymam i wiecie, moje zwierzę nie tykaj. Należy do mnie. Jest moje. Dzieci tak mają czasami, mają taki etap w piaskownicy, nie wszystkie, ale chyba większość tak ma, że jak się bawią, to się bawią, ale jak już jest taka faza zagrożenia, to jest moje, nie ruszaj. Ale z Tomuś, daj koledze, niech się z Tomuś... Nie! Czasami myślę, że jestem podobny takiego dziecka. Mówi, daj, nie! To jest moje. Mój egoizm mi mówi, nie, to jest moje, to do mnie należy. Boże, nie będziesz się wtrącał w te dziedziny mojego życia. To jest moje, to są moje decyzje. Bóg mówi, oddaj mi to, a Ty mówisz, nie, to jest moje. Co dzisiaj jest takim oślęciem, co jest trudne do oddania Jezusowi? Czasami Bóg czegoś oczekuje, a ja Mu tego nie daję. I miałem takie sytuacje w swoim życiu, że gdzieś we wnętrzu, w swoim sercu wiedziałem, że Bóg czegoś ode mnie oczekuje, a mówiłem nie. I wiecie, po jakimś czasie okazywało się, że moje nie, moja upartość doprowadzały mnie do miejsca, w którym musiałem pokutować, albo też miałem, wiecie, takie wyrzuty sumienia, czy też takie poczucie porażki, że Bóg dawał mi jakąś szansę, a ja tego nie wykorzystałem. Albo inaczej, Bóg dawał mi okazje, których mógł coś użyć, a ja przez swoją upartość nie pozwoliłem Mu na to, abym nie użył. I potem siedzisz z tą spuszczoną głową i mówisz, to była głupota. Ja miałem takie sytuacje, nie wiem, czy w waszym życiu się tak przydarzyło, ale ja siedziałem i myślę sobie, ale głupio zrobiłem. Wiedziałem, czułem to, Boże Słowo mnie przekonywało, bo nawet czasami spotykałem ludzi, którzy mi mówili, zrób to. A ja odrzucałem to, ponieważ chciałem mieć swojego osiołka dla siebie. Niekoniecznie chciałem, żeby Jezus czy Bóg cokolwiek w tej dziedzinie mógł zrobić. Wcześniej czy później takie postawy doprowadzają nas do wyrzutów sumienia. Czasami ten egoizm zabiera nam tak wiele błogosławieństwa, które Bóg dla nas ma i które chce nam dać. Czasami to jest to, co jest dla nas najwartościowsze i tego, co nie chcemy Mu oddać, sprawia, że tak naprawdę idziemy, osiągamy jakieś swoje cele, ale mijamy się z Bożą wolą, a w życiu później coraz bardziej jest coraz trudniej. Tak naprawdę wszystko należy do Boga. Ja często o tym mówię, ale w Psalmie 24, pierwszym wierszu jest napisane, do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, cały świat i jego mieszkańcy. Wszystko należy do Pana. Apostoł Paweł później powie w swoim liście, jeśli więc dla Chrystusa umarliśmy, już nie żyjemy dla samych siebie. Przyjęcie Chrystusa, czy pójście za Chrystusem, to nie jest tylko zmiana religii. To nie jest jakaś opcja inna, ideologiczna. Ale to jest całkowicie
odwrócenie się od siebie i pójście za Jezusem. Kiedy czytacie wszystkie te słowa wypowiedziane przez Jezusa, kiedy On mówi o uczniostwie, kiedy mówi o swoich uczniach, mówi: nikt, kto przykłada rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie może iść za mną. To jest niemożliwe. To jest trudne. Kiedy patrzysz wstecz, zaczynasz iść nie w tą stronę. Jak często mówił fragmenty, które są trudne i najchętniej byśmy je powycinali z Biblii: jeśli nie masz w nienawiści ojca, matki, braci, sióstr, jeśli cokolwiek jest w twoim życiu, co kochasz bardziej niż mnie, nie możesz być moim uczniem. Możesz chodzić do kościoła, możesz być na liście członków, możesz wiele rzeczy, które wydają się z tych zewnętrznych, mieć i mogą być obecne w twoim życiu. A Jezus może powiedzieć: nie jesteś moim uczniem. Nie jesteś. Albo należymy do Jezusa, albo nie należymy do Jezusa. Nie ma tutaj żadnego pośredniego planu. Nie ma. Wszystko, co mamy my sami i wszystko, co posiadamy, należy do Boga. No to jest fajnie przeczytać dzisiaj, mi łatwo powiedzieć, nagadać wam. Ale ja sam wiem, jak bardzo często Bóg przychodzi i mówi: daj mi to. Nie, ja sobie poradzę, Boże. Spoko. Ja mam tyle sprytu i w ogóle taki jestem, że ja sobie poradzę. Nie musisz tutaj nic ingerować, nie musisz mi mówić, co jest ważne, co jest słuszne. Ja wiem. Ja wyczytałem, ja już mam tyle mądrości. A Bóg mówi: oddaj mi to. Wszystko do mnie należy. Nic nie jest twoje. Czasami ludzie mają takie dziwne podejście. No, na przykład weźmy dzieci. Wielu z was ma dzieci. Kochacie je? Są wasze? No właśnie. Kosta, czemu zrobiłeś tak? Aha, no dobra. Słuchajcie, no oczywiście, że one są w ten sposób nasze. Tak? Urodzą się w naszych domach, w naszych rodzinach. Wychowujemy je, kochamy. Robimy wszystko, żeby miały jak najlepiej. Ale prawda jest taka, że należą do Boga. Że są darem. I przeczytasz w Biblii takie miejsca, które mówią, że dzieci są darem od Pana. Darem. Dar to jest coś, co Bóg ci daje, abyś tym dysponował. Abyś odpowiednio wychowywał. I któregoś dnia z tego daru nas rozliczy. Z tego talentu nas rozliczy. Jak kochaliśmy, jak dyscyplinowaliśmy, jak nauczaliśmy, jakimi byliśmy rodzicami, matkami, ojcami dla naszych dzieci. Ale one nie są nasze. Kiedy przyjmiemy myślenie, że one są moje, to znaczy, że one staną się Bogiem. Mogą stać się bardzo szybkim bożkiem w naszym życiu i zaczniemy wychowywać je w głupi sposób. Zaczniemy wychowywać je niby w kościele, ale w bezbożny sposób. Tak naprawdę będziemy mówić o Bogu, ale będziemy uczyć je, że muszą polegać na swojej sile, bo sobie inaczej w życiu nie poradzą. Rozumiecie różnicę? One są darem. Twoje życie jest darem. To, że dzisiaj obudziliśmy się, to jest łaska. Wielu ludzi dzisiaj się nie obudziło. Niedawno, w tym tygodniu, pewien człowiek poprosił mnie, ponieważ nie wiedziałem o tym. Myślałem, że ma jednego brata niepełnosprawnego. Okazało się, że ma dwóch braci niepełnosprawnych. I tak zapytałem: no ale jak? I on poprosił mnie, abym do pewnego punktu zawiózł akumulatory z wózków jego brata. No wiecie, zasięgnąłem języka, jak to wszystko się... I okazało się, że jeden z jego braci, mając 16 lat, skakał do wody, złamał kręgosłup. Kilka lat temu jego drugi brat spadł z wysokości, złamał kręgosłup. I pomyślałem sobie: jedna chwila, jeden moment. Ludzie tracą wszystko. Jedna chwila. To, co mam, to jest łaska. To, że żyję, to jest łaska. Tym bardziej moje życie jest w rękach Boga i powinno do Niego należeć. Co jest twoim osłem dzisiaj? Czego nie możesz oddać Bogu już tam? Bóg długo tłucze ci do serca i mówi: oddaj to, zostaw. A ty mówisz: nie, ja jeszcze sobie poradzę. To jest mój osioł. Ja wiem, co mam robić. Nie warto. Co dzisiaj jest twoim osłem? I czytamy dalej, kiedy mówcie do córki Syjonu: to twój król przychodzi do ciebie, pokorny jedzie na ośle, na osiołku, który już nosi ciężary. Uczniowie, czytamy, poszli i zrobili, co Jezus chciał. Nie wiem, czy myśleli, czy to dobry pomysł, czy zły pomysł, ale już na tyle byli czasu z Jezusem, że wiedzieli, że czasami pomysły Pana Jezusa są inne niż standardowe, więc po prostu to zrobili. I wszystko wydarzyło się tak, jak Jezus powiedział. To mnie uczy kolejnej rzeczy. Bóg wie wszystko. Jezus wie wszystko. W tej całej sytuacji Jezus wiedział wszystko. Wiedział, że tak się wydarzy. To nie chodziło tylko o to, choć to oczywiście jest ważne i do tego za chwilę się odniosę, że wypełniło się właśnie proroctwo.
Ale Jezus wiedział, co się wydarzy. Wiedział, widział człowieka, który przyjdzie i zada pytanie. Wiedział, co musi usłyszeć. I on przygotował na to tych dwoje uczniów i powiedział, idźcie i to zróbcie. To mnie uczy, że Jezus wie o mnie wszystko. Pamiętacie Natanaela z Ewangelii Jana? On siedział sobie i przyszedł do niego Filip i mówi, słuchaj, Mesjasz jest. Nietypowy gość. Skąd? Z Nazaretu. No nie, to obce nie do przejścia. Z Nazaretu nie ma nic dobrego. I słuchajcie, on nie siada, on nie mówi, ty, ale ja cię przekonam, teraz teologicznie ci pokażę, że tak jest, że to musi być to, ja ci tu na podstawie Starego Testamentu, Pism, ci wszystko... Nie, on mówi, chodź i zobacz, spróbuj. I kiedy przychodzi Natanael do Jezusa, a Jezus mówi, o, to jest prawdziwy Izraelita, w którym nie ma żadnego fałszu. Kiedy Natanael to słyszy, mówi, skąd ty to wszystko wiesz? Ja mówię, widziałem cię, jak siedziałeś pod drzewem. Ja nie wiem, co on robił pod tym drzewem. Ale siedział tam, a Jezus o nim wiedział o wiele więcej, niż on się mógł spodziewać. Przyszedł i zobaczył, że Jezus wie o nim wiele. I on zaczyna wyznawać, ty jesteś Mesjaszem. Ty jesteś Synem Boga. Dziękuję, nie trzeba więcej argumentów. Bóg wie o nas wszystko. Kiedy czytasz Psalm 139, gdzie jest napisane, że Bóg zna twoją myśl, Bóg zna całe twoje zdanie, zanim je wypowiesz. Czasami o tym zapominamy. Bóg wie, kiedy wstajesz, kiedy siadasz, jak wygląda twoje życie. Nasz Bóg to nie Mahomet. To nie, przepraszam, nie Allah, tak? Allah jest tak, że ponoć jak jest noc, to Allah nie widzi i hulaj dusza piekła nie ma, tak mają muzułmanie. W dzień są grzeczni, w nocy jest różnie. Bardziej niegrzecznie. Ale my nie mamy takiego Boga, my nie mamy fałszywego Boga w postaci islamskiego Allaha. Mamy prawdziwego, żywego Boga, który wie o nas wszystko. Jeśli sobie to uczy, że przed Bogiem nic nie ukryje. Choćbym próbował się ukryć w krainie umarłych, psalmista mówi, tam będziesz. Choćbym gdzieś tam w niebie, w najskrytszym kącie próbował się ukryć i tam mnie znajdziesz. I tam dosięgnie mnie twoja ręka. To znaczy, że Bóg zna wszystkie nasze myśli. Wszystkie. Niekoniecznie te dobre. To, co myślimy o innych. To znaczy, że Bóg zna każde słowo. Złe słowo, które wypowiadamy o innych. On wie o nas wszystko. Myślicie, że tylko o Natanaelu wiedział? Czy myślicie, że on tylko wiedział o tym człowieku tam, który miał osły? On wie o każdym z nas. Jak powinno wyglądać nasze życie, skoro wiemy, że nasz Jezus, nasz Bóg wie o nas wszystko i nic przed Nim nie da się ukryć. Kiedy On zna nasze myśli, więc jakie powinny być nasze myśli o innych ludziach? Najczęściej myślimy o innych ludziach, że są głupi, beznadziejni, wkurzający, nieodpowiedzialni. Czasami ludzie nie mają odwagi pewnych rzeczy powiedzieć, ale myślą. Człowiek nie zna twoich myśli, ale Bóg je zna. To mnie sprowadza do pionu i w pierwszej chwili pomyślałem sobie psalmem, który mówi, Panie, postaw straż przed moimi ustami. Ile razy wypowiadam rzeczy, które nie powinny być w ogóle wypowiedziane z moich ust. Krytyka, która nigdy nie powinna się tam znaleźć, bo ona niczego nie wnosi, oprócz tego, że rani innych ludzi. Która nie ma żadnych nawet podstaw, jest bardziej wynikiem jakichś moich emocji, które w tej chwili we mnie tam gdzieś się zagotowało. Jezus wie o nas wszystko. Tak jak wiedział o Natanaelu. Jezus wiedział, że Judasz go zdradzi. Ten, który macza ze mną rękę w misie, dzisiaj mnie wyda. Niesamowite. A Jezus mu myje nogi. Umyłbyś nogi gościowi, który za chwilę cię wyda. Niesamowite. Wczoraj, kiedy byłem na konferencji takiej młodzieżowej w Katowicach i byłem na takim seminarium, gdzie młody chłopak, ja go tutaj zaprosiłem, on przyjedzie, nam to pokaże, bo to jest coś, co musimy zobaczyć. Mówił o prześladowaniach dzisiaj w różnych krajach i jak to wygląda, pokazywał i włos mi się na głowie zjeżył. Bo włącza ci się ludzka sprawiedliwość, bym tych wszystkich tam. A ci ludzie cierpią, są mordowani, gwałceni, nie w średniowieczu. Dzisiaj. I błogosławią swoich oprawców. A mnie facet źle zaparkuje i ja już szukam możliwości sprawiedliwości gdzieś tam. Rozumiecie, Bóg zna nas doskonale i co mówimy, co myślimy. Nawet jeśli mamy rację, pewne słowa powinny być odpowiednio wyrażone.
I pomyślałem sobie, Boże, postaw straż przed moimi ustami, bo Ty wiesz wszystko. Widzisz wszystko to, co dotyczy mojej przyszłości. I kiedy czytam te fragmenty Bożego Słowa, które mówią o przyszłości, że Bóg wie wszystko, to znaczy, że wie, nic nie ma tam do ukrycia, nic nie jestem w stanie nowego wymyślić, ani przed Nim ukryć. Kiedy mają już to ośle, proroctwo się wypełnia. Nie mam pojęcia, czy gospodarz znał proroctwo Zachariasza i Izajasza. Ale ono miało miejsce 550 lat wcześniej. Jak się nie mylę, jak to dobrze liczę. Zobaczcie, 550 lat. Sporo czasu. I dopiero zobaczyli Jezusa wjeżdżającego na osiołku. Sporo czasu. Nam minęło 2000 lat. Sporo czasu. Ale ten fragment mnie uczy, że wszystko to, co Bóg zaplanował, jest w pełni realne i się wypełni. Uczniowie poszli, wykonali polecenie Jezusa, przyprowadzili oślicę oraz osiołka i położyli na nie swoje płaszcze. A On usiadł na nich i bardzo wielu ludzi słało swe płaszcze na drodze, a inni ścinali gałęzie z drzew i rzucali je na drogę przed Nim. I za Nim szły tłumy i wołały: Hosanna synowi Dawidowemu, chwała temu, który przychodzi w imię Pana, Hosanna na wysokościach. Czy to był taki entuzjastyczny zryw? Ludzie, jeśli mieli szaty, to rzucali je pod nogi. Dywan, czerwony dywan, czasami żartujemy, że jadę, ja tak lubię żartować, jadę, już rozwijaj czerwony dywan, tak? Ważna osobistość przyjeżdża, ale Jezus nie miał czerwonego dywanu. Najlepszego, to co było, to co ludzie mieli z sobą. Płaszcze, niektórzy nie mieli, więc ścinali gałęzie. Nie wiem, czemu się przyjęło, że to były palmy. Nie mam pojęcia, nie pytajcie mnie o to. Może, nie wiem. Ja czytam, że gałęzie. Tak samo jak nie czytam, że Ewa zjadła jabłko. No, zjadła owoc. Więc nie wiem, co ona tam zjadła do końca. Ale owoc był na pewno. I dzisiaj pewna kobieta do mnie dzwoni. Daniel, a tam u was to wy palmy święcicie? Ja mówię, no nie. Ja mówię, robimy tylko to, co Boże Słowo mówi, a jak czegoś nie mówi, to raczej tego nie robimy. Aha, no to dobrze. No i, ale wiecie, ludzie są ciekawi, ludzie chcą wiedzieć, dlaczego pewne rzeczy są i mają miejsce. I fajnie, ja lubię takie pytania, bo dla ludzi one są ważne. Dla nas może, którzy czytamy Pismo Święte, nie, ale dla tych ludzi to są ważne, istotne pytania. Ale jedno widzę w tym fragmencie, ludzie tak robili. To, co potrafili, oddawali tam. Cięli te gałęzie, dobrze, że to nie były Niemcy, tam jakbyś uciął gałąź, to ho, ho, ho. Pamiętam jednego razu, jak pojechałem, nie znam tam tych wszystkich, jak tam jest, jest inaczej na pewno. I pojechaliśmy na taką wodę z wierzącymi ludźmi i dzieciom piłka wpadła do stawu. Więc ja, jak to ja, Polak, wpadłem na pomysł, że trzeba ją wyciągnąć. A jak ją wyciągnąć? No urwać kija. Więc zabrałem się za takie drzewo, gnęję tam, próbuję złamać, żeby... I nagle przylatuje jeden z braci, mówi, nie rób tak, stop, zostaw. Akurat przyjechał tam facet, który był za to odpowiedzialny. I w Niemczech za taki numer można ostro zapłacić. Ja byłem Polakiem, który nie miał pojęcia, więc ci ludzie chyba mandatów za to nie dostali, ale gesty mieli, tak? Chcieli, żeby Jezus wjechał jak król. Śpiewali Hosanna. Słowo Hosanna z jedno z pierwotnych znaczeń miało wybaw nas. Miało znaczenie wybaw nas. Później ono również oznaczało uwielbienie czy wywyższenie. Hosanna synowi Dawidowemu, synowi Dawida. Chwała temu, który przychodzi w imię Pana. Ludzie myśleli, to jest ten moment, w którym On nas wyzwoli. Nie do końca zdawali sobie sprawę, że to wyzwolenie to jest głębsza sprawa niż tylko wyzwolenie spod więzów Rzymian, spod okupacji rzymskiej. To chodziło o coś o wiele głębszego. Oni tego nie rozumieli. Byli entuzjastycznie nastawieni, śpiewali, radowali się, widzieli wypełnienie proroctwa i patrzyli na Jezusa. Tylko dziwne jest to, że normalnie w tamtej kulturze król, kiedy wjeżdżał na oślęciu, miał, jakby był obrazem pokojowego króla. Jezus wjechał, i tu jest napisane również, że On wjechał jako pokorny. Jako król pokoju. Kiedybyśmy chcieli zobaczyć króla jako wojownika, to oni zawsze jeździli na koniach. I później w objawieniu czytacie o naszym królu, który jest na koniu. I przychodzi po to, aby sądzić. W tym, tamtego dnia, 2000 lat temu w Jerozolimie, Jezus wjechał jako książę pokoju, jako król pokoju. Nie jako ten, który za chwilę zrobi rewolucję w sensie dosłownym i Izrael zostanie uwolniony spod okupacji, ale ten, który przyniesie pokój ludziom. I później, kiedy mówi w Ewangelii Jana, pokój mój daję wam, pokój zostawiam wam, nie taki, jak daje ten świat. A
ale taki prawdziwy, że możesz spać w nocy. Taki pokój, że twoje grzechy nie muszą cię dręczyć, że nie musisz żyć z wyrzutami sumienia, że gdzieś tam kiedyś, albo wczoraj, albo jakiś czas temu pewne rzeczy się, złe decyzje podjęłaś i te grzechy się muszą ciągnąć za tobą do śmierci i niszczyć cię. Że możesz mieć prawdziwy pokój w Chrystusie. Nie musisz ciągle się martwić i zastanawiać, jak to będzie, bo On jest tym, który daje pokój. Pokój, który zmienia wszystko. I kiedy wszedł do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Całe miasto. Kiedy Jezus się pojawiał, oczywiście zawsze była jakaś wrzawa. Co się dzieje? Co się dzieje? Idzie Jezus. Ale to była inna wrzawa. Wiecie, tam było mnóstwo ludzi, którzy przyjechali na Paschę. Oni przyjechali złożyć ofiary. Byli podekscytowani swoją religijną aktywnością, która przed nimi jest ważnym wydarzeniem dla nich. I jedzie Jezus na oślęciu. Niesamowita sprawa. Tak po prostu. I ludzie klaszczą, są rozentuzjazmowani. Chwała, hosanna, każdy śpiewa. Myślę sobie każdego dnia. A kiedy jesteśmy razem, czy w niedzielę, pośród nas jest Król Królów. Czasami jest tak ciężko wyśpiewać hosanna. Każdego dnia taka hosanna synowi Dawida powinna być oddawana w naszych domach, tam gdzie jesteśmy. Powinniśmy śpiewać, modlić się, wielbić Boga za to, kim jest, za to, co dla nas uczynił. Oczywiście ci ludzie już później nie byli tak entuzjastyczni i blisko Jezusa, kiedy krzyczeli: ukrzyżuj Go. Myślę, że wielu z tych ludzi znajdowało się w tłumie, którzy krzyczeli: ukrzyżuj Go. W tej chwili byli rozentuzjazmowani. Przychodzi Ten, który nas wyzwoli. Nie rozumieli, że wyzwolenie Jezusa to jest o wiele głębsza sprawa. To jest coś o wiele lepszego niż to, jakby tylko byli wyzwoleni spod jarzma rzymskiego. I czasami ludzie, którzy dzisiaj przychodzą do Jezusa, nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że On przemienia wszystko. Czasami ludzie przychodzą, bo chcą po prostu przez chwilę lepiej się poczuć. Tak, inna atmosfera, ludzie są inni trochę, śpiewają, jakoś tak fajnie jest pośród nich. I wielu ludzi przychodzi i siada i mówi: no, całkiem fajnie, całkiem nieźle. I tyle tylko oczekują od Jezusa, że On tam ich wyzwoli, parę rzeczy się zmienią, pogada z fajnymi ludźmi, którzy im doradzą, jak tam parę nawyków w życiu zmienić. Takie trochę, wiecie, psychologiczne podejście. Nic więcej. Ale to nie wyzwala, to nie daje wolności. Czasami ludzie przestają pić, czasami ludzie przestają palić, czasami porzucają wiele swoich nałogów czy pewne style życia. No i śpiewają hosanna. Ale tylko zewnętrzne rzeczy zostały zmienione w sercach. Niewiele się zmieniło. Tylko zewnętrzne rzeczy, które kiedy inni patrzą, mówią: o, fajnie, fajnie, idzie za Bogiem. Problem z Bogiem jest taki, że On patrzy dużo głębiej. On nie patrzy na nasze zewnętrzne aktywności, nie patrzy, co robimy, ale jacy jesteśmy. Nie tylko to, co mówimy, ale to, co naprawdę jest w naszych sercach. Król Królów wie o nas wszystko. To jest niesamowite. I kiedy Jezus wjeżdża, ludzie zastanawiają się, kto to jest. Ktoś tam mądry wpadł na pomysł: to Jezus, prorok z Nazaretu. Z Nazaretu, z którego nic dobrego ponoć nie miało pochodzić. I to jest też dla mnie niesamowite, że Jezus pochodzi z Nazaretu, bo ostatnio, kiedy na tym się zastanawiałem, też na spotkaniu młodzieżowym, to pierwszy raz do mnie dotarło, że Nazaret to była taka niezaciekawa okolica. Kiedy Natanael słyszy, mówi: o, tam może coś dobrego stamtąd pochodzić, to jest niemożliwe. To znaczy, że miał pewne podstawy w tym. To bym powiedział, to takie dzielnice w Sosnowcu, w które nie każdy chce się zapuszczać. Tam, gdzie mieszkają ludzie, którzy może nie mają wiele do stracenia. Ludzie ubodzy, żyjący inaczej niż inni. To takie dzielnice, gdzie wiesz, po którejś godzinie po prostu się nie wchodzi. Mniej więcej taką sławą cieszył się Nazaret. Jezus nie był urodzony, wiecie, pod szczęśliwą gwiazdą na zasadzie wszystkiego miał pod dostatkiem i wszystko w życiu się układało. Czasami ludzie mają takie pojęcie o Jezusie. Ale zobaczcie, kiedy Józef i Maria przychodzą złożyć ofiarę, która miała być składana, to przynoszą dwa gołębie. A w
Starym Testamencie, kiedy otworzycie trzecią księgę Mojżeszową, przeczytacie, że dwa gołębie lub dwie syna gorlice mieli składać ludzie ubodzy, których nie było stać na to, żeby złożyć inne zwierzę. Więc Józef i Maria nie byli bogatymi ludźmi. Nie mieli wszystkiego tak jak każdy inny i wychowywali tak Jezusa. Jezus nie pochodził z zamożnego domu. To jest dla mnie niesamowite. Prorok z Nazaretu. Oni widzieli w nim tylko proroka, a okazało się, że on jest Mesjaszem. Dla wielu ludzi dzisiaj Jezus jest nauczycielem, fajnym jakimś filozofem, jakimś tam w niektórych innych religiach jakąś ideą. Dla niektórych jest szaleńcem i tych opcji też jest strasznie wiele i różnych. Ale Jezus nie był tylko prorokiem. On przyszedł zmieniać rzeczywistość. On nie przyszedł tylko wyzwolić spod jarzma rzymskiego. On przyszedł zmieniać życie ludzi. Co jest twoim osłem? Czego Bóg oczekuje od ciebie? Czy ty możesz dzisiaj śpiewać Hosanna synowi Dawemu, temu, który przychodzi z czystym sercem, sumieniem i wiedząc o tym, że On jest twoim Panem, że On jest twoim Królem? To znaczy, że no tak to chyba jest pomiędzy Królem a poddanymi, że Król jest tym, który decyduje. Król jest tym, który wydaje polecenia, wydaje rozkazy. A poddani powinni być posłuszni. Jeśli On jest Panem, to jak powinno, czy jak winno wyglądać nasze życie? Wielu ludzi mówi, Jezus jest Panem. Jest Panem mojego życia. Ale potem przychodzą proste sytuacje, kiedy Jezus mówi, zrób to. A no, Panie Jezu, to nie tak. To ja myślę inaczej. Jezus mówi, kochaj ludzi. To już nie będziesz go kochać. Wredny typ. Kiedy Jezus mówi, nie cudzołóż. Mówisz, a tam od czasu do czasu. Wiele jest takich rzeczy. Okazuje się, że Jezus nie jest Panem. Czy Jezus jest Panem w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie, w twoim wychowywaniu? Skąd bierzesz wzorce? Od Boga, z Bożego Słowa, czy tego, co mówią wszyscy ci mądrzy tego świata? Te mądrości doprowadzają do tego, że w Stanach Zjednoczonych im więcej mają poradni psychologicznych, tym więcej pacjentów i to ciągle się na takiej zasadzie jest ta pomoc. Tylko Jezus daje prawdziwy pokój. Tylko Jezus zmienia naprawdę życie. Tylko Jezus może zabrać wiele rzeczy, z którymi dzisiaj tak wielu ludzi się zmaga. Tylko Jezus. Wiele lat temu ludzie nie mieli tych wszystkich zdobyczy i przychodzili do Jezusa i doznawali wolności. Jezus się nie zmienił. On dalej, nadal ma moc. I dzisiaj wjeżdża już nie do Jerozolimy, ale może do naszego serca. I zobaczcie, co jest dalej napisane. Co zrobił? Przed do świątyni. Wyrzucił stamtąd wszystkich sprzedawców, kupujących, powywracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi, powiedział tak, że napisano domu i będzie nazwany domem modlitwy, a wy zamieniacie to w kryjówkę bandytów. W świątyni zaś podeszli do niego niewidomi i kulawi, a on ich uzdrowił. Kiedy wyżsi kapłani i nauczyciele pisma zobaczyli cuda, które uczynił, oraz dzieci, które wołały w świątyni Hosanna synowi Dawida, oburzyli się i powiedzieli, słyszysz, co one wołają? A Jezus im odpowiedział, owszem, ale czy nie czytaliście z ust dzieci niemowląt odbierzesz chwałę? Z tym ich zostawił, wyszedł z miasta i udał się do Betanii, gdzie spędził noc. Jezus jest niesamowity. On z tym ich zostawił. Po prostu. Powiedział, co myśli i zostawił ich. Wszedł do tej świątyni nie pierwszy raz. Znowu powywracał stoły. Tam były takie kantory. Kantor wymiany walut. Problem był na tym, że zarabiali na tym kantorze równo. Jeśli myślicie, że wam banki oprocentowanie takie wysokie dają, to tam naprawdę dawali wysokie oprocentowanie za wymianę tej waluty. I kręcili interesy na lewo. Tam część tych pieniędzy miała iść na rzeczy związane tam, powiedzmy, z drogami. Część do skarbca świątyni. Ale część... Nie wiem, czy to byli Polacy, ale potrafili tam odpowiednio tak zrobić, żeby... I Jezus się nie mógł na to zgodzić. To nie chodziło o to, że oni tam wymieniali, bo trzeba było wymieniać.
Do tego stopnia się posuwali, że kiedy ludzie mieli składać ofiary, to ofiary miały być doskonałe, bez skazy. Więc jeśli ktoś kupił takiego gołębia poza i przynosił im, oni oceniali, tam była inspekcja odpowiednia weterynaryjna i oni sprawdzali, czy on jest bez skazy. I oczywiście, że jak nie był kupiony na tym bazarze, to jest ze skazą. Bo znowu pan, który sprzedawał te gołębie, na tym zarabiał. Jezus nie mógł się na to zgodzić. Powywalał wszystko. Czy wszystkich? Nie. On powywalał tych, którzy z domu Bożego zrobili jaskinie zbójców. Ale ci, którzy byli w potrzebie, chorzy, tu jest napisane, niewidomi i kulawi, a On ich uzdrowił. Oni nie musieli uciekać. Oni przyszli tam po uzdrowienie. Oni nie musieli uciekać. Uciekać musieli ci, którzy mieli wiele na swoim sumieniu. Którzy nadużywali prawa Bożego. Można powiedzieć inaczej, naciągali je. Ci, którzy byli w potrzebie, Jezus dla nich miał czas. Uzdrowił ich. I to sprawiło, że kiedy faryzeusze i uczeni w piśmie zobaczyli uzdrowionych ludzi i dzieci, które, wiecie jak to dzieci, tak? Dzieci, jak coś tam nuta im zapadnie w ucho, to biegają i śpiewają, to zależy co. Moje dzieci teraz śpiewają dziwne piosenki. Ja w ogóle nie wiem, mają zakaz niektórych. Po prostu zakaz. Bo takie jakieś prostackie rzeczy są, że ja tego nie mogę i w jakikolwiek sposób znieść. Ale dzieci tak mają. I te dzieci pewnie słyszały ten tłum, gdzieś były w tym tłumie i później w świątyni, tam gdzieś wokoło tego Jezusa, Hosanna synowi Dawidowemu. Oburzenie, święte oburzenie, uzdrowienie jeszcze dzieci, które chwalą Jezusa. Ale to jest niesamowite. Kiedyś tu Iwo wszedł, śpiewał bo jesteś dobry, tak? To wtedy było. No. I to jest niesamowite, kiedy czasami słyszę swoje dzieci, jak tam śpiewają jakąś pieśń, którą zapamiętały z nabożeństwa. To jest niesamowite. W domu chodzisz, najczęściej jest znerwowany, ciągle gdzieś tam biegasz. Nie ciśnie ci się pieśń na usta. A dzieci? A dzieci śpiewają. I słuchajcie, jeśli my przestaniemy, to dzieci będą śpiewać. Hosanna synowi Dawidowemu. Może czasami, tak jak Jezus powiedział, wiele możemy się od dzieci nauczyć. Wiele. Również tego, żeby widzieć, kim On jest. Ja nie wiem, czy oni teologicznie to wszystko rozumieli. Oni śpiewały. Zdenerwowało to strasznie faryzeuszy. Czy ty tego nie widzisz? Co ty robisz? Oni się bali. Słuchajcie, ktoś, kto przyjeżdża, ogłoszony jest jako wyzwoliciel, no to zaraz Rzymianie wpadną. Dopiero będzie jadka. Ale Jezus się już nie bał. On się nigdy nie bał. On wiedział, że to jest ten moment, to się musi wydarzyć, aby wypełniło się proroctwo. Jego świątynia miała być świątynią modlitwy. Dzisiaj my jesteśmy Jego świątynią i ja chciałem Cię zapytać, co tam się dzieje, jak wiele jest korupcji w Twoim sercu. Jak wiele rzeczy, które tam nie powinny się znaleźć. Czy Twoje życie to życie modlitwy? Modlitwy o uzdrowienie innych ludzi. Modlitwy o potrzeby innych ludzi. Jak wygląda Twoje życie? Takie targowanie się, żeby było trochę po Bożemu, trochę po mojemu. Czy jesteś gotowy oddać wszystko i powiedzieć, Panie, moje życie powinno być moja świątynia, świątynią modlitwy i ucz mnie tego. Pomóż mi, aby taką się stała. Jezus odpowiada faryzeuszom krótko. Słuchajcie, no przecież Słowo Boże mówi. Z ust niemowląt zgotowałem sobie chwałę. Niesamowite. I oni już nie mieli żadnych pytań. Później czytamy o tym, że Jezus znowu przychodzi i chce zjeść figi, ale nie ma. Chociaż inna Ewangelia podaje, że to nie była pora na figi. Ale wiecie, myślę sobie, że są takie miejsca, czasami są tacy ludzie, którzy mają wiele możliwości. Jerozolima miała wiele możliwości. Mesjasza, którego odrzuciła. To Boże Słowo mówi, do swojej własności przyszedł, ale swoich go odrzucili. Jezus często przychodzi do naszego życia i możemy go ciągle odrzucać. I któregoś dnia to jest jedyny cud w Biblii, który jest negatywny. Jezus przeklął to drzewo. Kiedy czynił cuda, zawsze one były dobre, pozytywne i tak dalej. To jest jedyny cud. Kiedy to Jezus przeklął drzewo i mówi, już więcej, nigdy więcej. Owoc z Ciebie nie będzie wydany. Ja modlę się o to, abym nigdy nie zlekceważył zbawienia, które mam w Jezusie.
abym nigdy nie doprowadził swojego życia do takiego momentu, w którym będzie ono przeklęte przez Boga. Kiedy tam nie będzie żadnego owocu. Jezus przychodzi ciągle. Ten fragment uczy mnie, że tak jak wiele lat minęło od wypełnienia do wypełnienia proroctwa i dzisiaj czekamy, czy kiedy Pan Jezus przyjdzie. A może nie przyjdzie, już za czasów Piotra ludzie różne teorie snuli, a chyba to nic z tego nie będzie. Ale Piotr mówi wyraźnie, Jezus przyjdzie. I tak jak wtedy 2000 lat temu. Tak, przyjdzie, nie wiem, może jutro, pojutrze, za 10, za 5 lat, nie wiem. Ale przyjdzie jako król po swoją własność. Ale też przyjdzie już nie na osiołku, ale na koniu jako sędzia. I będzie sądził ludy sprawiedliwie. I ja mam nadzieję, że kiedy będzie sądził, to będę po tej właściwej stronie. Że będę tym, który swoje hosanna każdego dnia ma na swoich ustach. Każdego dnia. I wyraża Bogu wdzięczność, że będę tym, który pozwolił, aby ten książę pokoju zapanował w jego życiu. I że nic nie ma takiego, nic nie ma większej wartości. Że będę tym, który nie trzyma swojego osiołka dla siebie. Moje życie, Boże, nie. Ale będę gotowy go oddać, aby być jego narzędziem. Aby być jego narzędziem, a on moim Panem. 2000 lat temu, kiedy Jezus zasiadł z swoimi uczniami w ostatniej wieczerzy, kiedy umył im nogi, kiedy te trudne rzeczy musieli usłyszeć, kiedy musieli usłyszeć, że jeden z nich jest zdrajcą, Piotr musiał usłyszeć, że jeszcze moment i trzy razy się go zaprze. Trudne rzeczy tam wtedy były wypowiedziane. Ale oni ufali, oni wierzyli. I oni, kiedy poszli za Jezusem, nie byli doskonali, ale wiecie, oni pozwolili być tymi osłami. Zostawili swoje łodzie, tym, czym się zajmowali i poszli za Jezusem. Dzisiaj, kiedy będziesz sięgał po chleb, po kielich, kiedy będziemy śpiewać pieśń, chciałbym, żebyś się zastanowił, czy jesteś gotowy oddać wszystko Jezusowi. Ja nie wiem, co to jest w twoim życiu. Nie wiem, może kariera, studia, praca. Nie wiem, twoja relacja małżeńska z dziećmi, nie mam pojęcia. A czy jesteś gotowy to oddać Jezusowi? Czy jesteś gotowy powiedzieć, Panie Jezu, pójdę za Tobą gdziekolwiek, tylko mnie wyślesz i chcesz. I oddam Tobie wszystko, co mam, bo to i tak nie jest moje. Kiedy będziesz sięgał po chleb, po kielich, zastanów się przez chwilę. Nie śpiesz, pieśń, która mówi, dziś z Golgoty płynie krew i ona dziś płynie. Oczyszcza nas, daje nam nową szansę, nową możliwość, daje nam wolność. Ja chciałbym was zachęcić, żebyście z tego korzystali w pełni. A hosanna niech zawsze jest na waszych ustach. Bo wydarzyło się coś więcej niż tylko zewnętrzne zmiany. Przyszedł Jezus, który przemienia. I udowodnił i pokazał to, że nadchodzi dzień, w którym przyjdzie ponownie po swój Kościół. Nadchodzi dzień, kiedy nasz mozół tu na ziemi się skończy. Nadchodzi dzień, kiedy będziemy wiecznie razem z Nim. Nadchodzi i nie wątp w to. Powstańmy.